Jest pan szefem obszaru IT w Energa Elektrownie Ostrołęka, ważny ośrodek wytwórczy prądu w ramach grupy kapitałowej Energa. Jak pan definiuje obecną rolę IT w tego rodzaju przedsiębiorstwie? Czy rola IT, zwłaszcza w przedsiębiorstwie wytwórczym, można powiedzieć, się skupia już tylko, bym powiedział, na pobieraniu usług z poziomu grupy, czyli bardziej takim pośredniku pomiędzy grupą a pomiędzy użytkownikami lokalnymi naszego biznesu. Staramy się właśnie już odchodzić od świadczenia usług informatycznych bezpośrednio z poziomu elektrowni po to, żeby wykorzystywać usługi infrastrukturalne, usługi informatyczne, które są dostępne w ramach grupy kapitałowej, które są świadczone właśnie przez spółkę powołaną specjalnie w celu świadczenia takich usług i infrastrukturalnych, i usług strategicznych w grupie. To jest akurat informatyka i technologie, ta spółka, z której korzystamy. I tak naprawdę skupiamy się głównie teraz na wdrażaniu tych usług z poziomu grupy. I tak naprawdę informatyka jako taka będzie jedynie tym pośrednikiem pomiędzy grupą i spółkami, które świadczą te usługi, a użytkownikami. I na tym się skupiamy. Już odchodzimy od świadczenia tychże usług samodzielnie. Rozumiem. A to znaczy, ile pan ma pewnej swobody, a na ile jest to tylko realizacja pewnych funkcji w ramach całej struktury grupowej? Jeśli chodzi o swobodę wdrażania nowych technologii, to bym powiedział, że w przypadku elektrowni trudno jest mówić o wdrażaniu nowych technologii zupełnie oderwanych od całości grupy. Zwykle jest tak, że te nowe technologie, które są wdrażane na poziomie grupy, one równocześnie pasują naszym potrzebom. Jeśli tak jest, wtedy te technologie staramy się jak najszybciej zaimplementować na naszym gruncie. Z racji tego, że w elektrowniach IT jest bardziej właśnie takie usługowe, jedynie w formie wspierania użytkowników, aniżeli tworzenia nowych systemów, czy też wdrażania nowych funkcjonalności w systemie, bo to jest akurat stabilne. Jak się zdefiniuje raz jakiś system, to on bardzo często przez wiele, wiele lat funkcjonuje dokładnie tak samo. No jednakże teraz w tym momencie muszę powiedzieć, że zmieniamy jeden z naszych podstawowych systemów informatycznych. System IFS jest wymieniany na system SAP, który jest właśnie systemem standardowym z poziomu grupy. I tak naprawdę bierzemy większość, staramy się brać usługi właśnie z poziomu grupy, tak żeby wykorzystywać je na naszym gruncie i wykorzystywać te technologie. Okej. Państwo wykorzystujecie narzędzia Software AG do wspomagania zarządzania procesowego. Czy mógłby pan powiedzieć, co w tej chwili się w tym obszarze w elektrowni dzieje i jaki jest plan docelowy? Generalnie z narzędzi Software AG wykorzystujemy właśnie platformę ARIS. Planujemy w najbliższej przyszłości, jak już zakończymy projekt optymalizacji procesów, użyć platformy do prezentacji tychże procesów w formie stron internetowych, czyli to jest portal ARIS-owy, coś, z czego chcemy w najbliższym czasie skorzystać. I bym powiedział, na nasze potrzeby prawdopodobnie to będzie wszystko, co nam potrzeba, z tego względu, że nasze procesy są bardzo mocno technologiczne.
i w tych procesach technologicznych bardzo trudno jest wykorzystać cośkolwiek innego niż specyficzne, specjalistyczne systemy automatyki i tym podobne. Natomiast w pozostałych funkcjonalnościach, tam gdzie to będzie przydatne, rzeczywiście tam portal ARISA myślę, że bardzo dobrze się sprawdzi właśnie w celu komunikacji, jak docelowo mają wyglądać nasze procesy i jak one wyglądają. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo.